Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Widzimy się dzisiaj w tytule Blin, Sword of Crimson. I cóż, sobie tutaj dodać. Powiem szczerze, gierkę zobaczyłem już przedpremierowo w jednym z newsletterów Humble Bundle. Czemu w sumie Humble po prostu. Bardziej Humble Games chyba nawet, ale mniejsza. I muszę przyznać, nie urzekła mnie jakoś szczególnie. Początkowo jednak, raz z wpływem czasów i w sumie coraz większą ilością informacji, stwierdziłem, że może być z tego dosyć ciekawa gra. I oto tu dziś jesteśmy, gdy po raz kolejny przeglądam grę przepustkę X-klacksową. Widzę gierkę i stwierdzam, no w sumie mam teraz Metroidvanię i mam taką platformówkę i zaplanowaną mam już następną po tej. Ale powiem szczerze, nie byłem w stanie obojętnie przejść obok tego. Gra miała premierę 5 dni temu. Nie wiem, kiedy dodano do gry przepustki. I tak, prawda jest taka, że już nagrywam to w dzień, w którym chcę to upublicznić. I tak, wiem, że był dzisiaj Hollow Knight, ale po prostu chcę zobaczyć, jak się będzie grało i może nawet znalazłem czas, żeby wrzucać ją o tej 18 jakiegoś dnia, wiecie. No, zapowiada się fajnie, ale dobra, nie będziemy może dużo gadać. Gierka wydana przez właśnie Humble Games, platformówka, opowiadała historię o właśnie tym chłopaku. I w sumie nie wiem, co więcej powiedzieć. Ponoć jest tu jakaś magia, są achievementy. Nie za dużo, ale to jest. Różne bronie, nic przede wszystkim. Opisują to jako bardzo fajna fabuła. Opisują twórcy, więc wiecie, mogą kłopać. Dobra, mniejsza, bierzemy poziom normalny, no i gramy. Granice to oczywiście tylko po angielsku, więc też spróbuję jakoś tam standardowo tłumaczyć. Flynn. Wielkie zagrożenie nadchodzi. Proszę, Flynn. Rasontika potrzebuje cię. To jest chyba nazwa kraju, coś takiego. Obudź się. Ło, obudził się. Powiem szczerze, graficznie póki co tutaj przy tym przerównik nie wydaje się taki super. Tutaj natomiast jest już to bardziej zbudowane. Mhm. I co teraz? Okej, okay, B to jest rolka, a to skoki. I to tyle. No, tu jest nasz pieseł. Imię Dex. Śpi sobie spokojnie, marzy o przygodzie. Czymś nie przygodzie. Bornik, okej. Okay. Na rusze się obudziłeś, o. Leniwy kości. Coś takiego? Miażdżyłem tu rzeczy przez cały poranek, a ty nadal spałeś. O tam. Pora byś się do czegoś w końcu przydał. Wiem, że Dex jest wspaniałym obrońcą, tym wielkim obrońcą wioski, czy jakiej wioski, wyspy. I wszystko o to, ale ona nadal potrzebuje swoich spacerów. No więc dawaj, bierz ją na spacer w las, coś. Jakoż jeszcze dzisiaj nic nie zrobiłeś, nie robiłeś przez cały dzień, weź mój stary drewniany mieczyk i poćwicz trochę, no po prostu w tym lesie. Miecz jest w szopie, weź go i tyle. Pozbądź się trochę tych okropnych... to są ciernie. Dla mnie, kiedy będziesz... Kiedy tam będziesz, czy nie? Zrobisz to, chłopaczku? Nie umiem, dzisiaj jestem znowu zacznie w formie. Wygląda na to, że pnącza... zaczęły wyrastać tak po prostu znikąd. Dobra, czyli tutaj do szafy? Czy jakieś szafy, szopy? No i tak, nadal tutaj nic nie ma. O, patrzcie, wspaniała łopata. No i drewniany mieczek, który jest olbrzymi, ale nie wydaje się niczym sensownym teraz co. Okej. Okay. X-em mogę teraz machać, żeby bić tym mieczykiem. Dosłownie, tylko zwykły atak, nic więcej. Dobra. Okej. Okay. Okej, czy masz coś do powiedzenia? Aha, dobra, czyli nic więcej nie powiem. I co, i teraz do lasa. Tylko po co i co konkretnie mamy zrobić? I miejmy nadzieję, że idziemy w dobrą stronę, myśli. A, zła strona. Okej.
Okej. I szczerze póki co nie zapowiada się nic szczególnego. Zwłaszcza późniejsze sekcje, które widziałem tam na grafikach i w ogóle na filmikach, to było jeszcze ciekawszego, ale... Ale dobra, co tu będę dużo opowiadał. Ech, nie jestem w stanie ich wyciąć do końca. Smutek. Oj, mam achievement. Rancho Flino. O, zagajnik. Granica dziczy, czy coś takiego? Nie wiem. Ja tam nie umiem tłumaczyć, nie wiem, czy powinienem w ogóle. Ale okej. Okej. Kółko treningowe. Ja kółko treningowe, no. Nie wiem, po co typu zostawiali, ale dają okazję, no to sobie trochę potłukę, bo czemu by nie? Chociaż, powiem szczerze, wydaje mi się, że to jest niczemu niepotrzebne. Ewentualnie, przepraszam, ewentualnie możliwe, że za coś będzie kryło jakieś mgnięcie, czy nawet nagroda, wiecie. W zasadzie, jeśli przez całą grę ubijesz wszystkie, co jakaś tam mniejsza nagródka się pojawi, nie wiem, jakaś czapka dla twojej postaci, czy coś. Chociaż w sumie nawet nie wiem, czy tutaj będzie się dało zmienić wygląd. W ogóle. Okej, okay. O, dobra. Warto wiedzieć, możemy tutaj właśnie się chwytać tak po prostu i przed tym też kryt wyleciał, więc okej, warto wiedzieć, że są tutaj trafienia krytyczne. No i teraz tak, dziab dziab, ponownie mówiłem, ja się nie poddam tak łatwo, ja rozwalę wszystkie. O, okej. Można się wspinać, super. I moim zdaniem niepotrzebnie ci zatrzymałem grę w takich momentach. Okej, fajnie, żeby wiadomo było, wiecie, gdzie to, jak i w ogóle się odkrywa, no ale takie zatrzymywanie gry najczęściej jest męczące na dłuższą metę, więc no. O, tu jest jakiś liść. Okej, jakiś niebezpieczny kwiatuszek. Jeśli to mają być moi wrogowie, no to... To się nie postarali, bo w sumie można ich zestagerować łatwo atakami, chociaż dobra. Nie powinienem tak bardzo krytykować, bo w sumie... Don't starve, czym don't starve, ale nie wiem, jak prawdopodobnie mówić. Pająki wcale się tak dużo nie różnią od takich kwiatków, które też wiecznie można zestagerować, dopóki są pojedynczo. A jednak nadal potrafię zginąć od nich, więc ja już nie powinienem po prostu marudzić. Aż dobra, nie głodujta, jak to najbezpieczniej jest nazwać, różni się od tej gry i to bardzo, w ogóle inny typ. Więc no nie wiem, czy powinienem przyrównywać, chociaż... No moim zdaniem jest to dobre przyrównanie. Pająki z niegłodu, które też są takimi podstawami przeciwników. I tutaj te kwiatki, które też wydają się podstawowymi. Dobra. Znaczy okej, pszczoły są... Nie, te pszczoły, ostrz, to jest chyba groźniejsze od tych kwiatków. Okej, pluj we mnie, żądłem, ile chcesz. I tak, z tego co mi się wydaje, to ich już się nie da tak zestagerować tych większych, więc... Zawsze coś... O! Jakaś wioska. Zanim pogadam z kimkolwiek, patrzę, kotek. Kotka tu mamy, ładny kotek. Dobra. O, nie wiem jakie przetłumaczyć imię, ale tu jest... Peter, czegoś tak, dobra, nieważne. O mój, o mój, o mój! Czy prowadziłeś Dex? Żeby mnie zobaczyć? Czy mnie zobaczyła? Kto jest dobrą dziewczynką, tak? Jest, ty jesteś dobrą dziewczynką. Ale takie typowe gadanie do piesów. Jak w sumie u nas. Tylko, że u nas to nie jest dobra dziewczynka, tylko dobry piesek i tak dalej, ale dobra. A jesteś naprawdę błogosławiony, że masz taką przyjaciółkę jak ona, by cię pilnować, Flynn. Któregoś dnia po prostu chciałabym naprawdę mu zajmować się taką wspaniałą bestią, czy wspaniałą istotą. Ej, chcesz spróbować nowego ziołowego tunika, który dopiero co uważyłam? Użyłam... Bloomsy chyba są pąki czy coś takiego. Jeśli się nie mylę, może. Właśnie z Wild Edge'a. Kardinalnie jest nas nie powiedzieć, ale ogólnie jakieś liście i pojedynczą gałkę oczną Snapfisha. Tylko żartuję. Nigdy nie używam liści w moich tonikach.
Haha. Dobra, kolejny jakiś człowiek. Bugs się nazywa. Hej, Flan. Ach, naprawdę cieszę się, że tu jesteś. A mam to dziwne swędzenie, Chandrapani, nie mogę to przetłumaczyć, w tej 11 części, której nie mogę dosiągnąć. Mógłbyś mi pomóc? Nie jest twoim mieczem. Nieważne, sam sobie z tym poradzę. Hater obiecała, że mi coś tam zrobi. Nie umiem tego dalej przeczytać, na czym więc niech będzie. Ale... widziałem, co jej... na pary robią. Bagi. Nie wiem. Ale okej, dobra. Powiedzmy Bagi. O tam. Kiedyś miał włosy. Okej. Okej, czyli to są takie po prostu dialogi. Nie, dobra, czyli co prawda są takie po prostu dialogi dla samych dialogów. No, może poza nim. Tutaj wydaje się, że będzie jakiś quest patrzący, że miałbym krzyknika. O! O Boże. Mój wspaniały kapelusz się zagubił. Wychodziłem z mojego domu i ten podmuch wiatru po prostu prawie przewrócił. Musiał go zabrać. Jestem naprawdę wystawiony bez niego i moja głowa płonie. Już czuję te poparzenia słoneczne. Pomóż starszemu dobremu. Nie, będzie ważne. Pomożesz starszemu, chłopcze. W zamian. Aha. Będziesz mógł pożyczyć mój wspaniały, błyszczący klucz do bramy. Okej, dobra. A. Serio tutaj? Spodziewam się czegoś trochę bardziej zaawansowanego. Dobra. Ale teraz w sumie to jest początek, więc nie ma co się zastanawiać. I tutaj mamy właśnie kapelusz Bagiego. Mhm. Dobra. Proszę. Juhu! Dzięki wszystkim, co dobre. Chciałem dziękuję wszystkim, co dobre za ciebie. Mój drogi. Zaczynam już się po prostu marzyć w tym słońcu. Mogłem wejść do środka, ale lubię piękne zewnętrze zbyt mocno. Tak jak obiecałem, weź mój klucz do bramy i kontynuuj w robieniu cokolwiek to jest, co wy, dzieciaki, robicie tego dnia. Znaczy, w tym czasie. W tych dniach. Ja się plączę jak zwykle. Dzięki ponownie, mój drogi. Jej, mam wielkiego klucza. Możemy otworzyć bramkę, która świeci tak samo jak te bramki na czerwone kryształy. A siostra nadal siedzi z boku i mi kaszle. Bo oczywiście nic innego robić nie może. Okej, trochę się przeciągał, podrapał swojego piesa. I co, i znowu poszedł spać? No co za leni z tego Flynna? Aha. No i oczywiście, nagle kolorystyka się zmieniła i jakieś są problemy. I mamy znaka, który mówi idź tam. Dex śpi. Znowu. Może powinien sprawdzić to wszystko samemu. Nie wydaje mi się to dobrym pomysłem. Ale tak. Dopiero teraz mówię o rolkach, serio. Ja już sam wykryłem wcześniej. Okej. Standardowy schemat pytania i kopania. Dobra. Chciałem pytania i pchania w sumie. O! Błyszczy. Jakiś kolejny achievement. Za książeczkę. Okej, dobra, to było coś takiego naprawdę dziwnego i starożytna księga. Okej, i... Hel. Uuu, spójrzcie, kto to jest! Witaj, sąsiedzie! Zauważyłeś te żółte paski nad głowami tych złych, niedobrych?
Dosyć dziwne, ale jest dosyć przydatne. Kiedy ten pasek wypełni się w pełni, stają się ogłuszeni. Możesz ich wtedy tłuc ile chcesz przez parę sekund, dopóki oni nie wrócą do swoich zmysłów. Nie zapominaj robić rolek, żeby unikać ataków. Wrogowie, którzy błyszczą, zaraz zaatakują. Ale uważaj, kiedy to będą robić. Wygląda na to, że Borin po prostu wymaga od ciebie jak zwykle robienia różnych usług, tak jak zawsze. No, dobra, ja to po prostu pozwolę ci pójść. Przejdź w okolicach obiadu, jeśli chcesz. Mama robi ciasto ze snapfishów. Okej. Okej, dobra, dało mi się trafić. I tak, okej, te żółte paski, dobra. Okej, tu już jest jakiś większy wróg. I dostałem obrażenia po raz pierwszy z głupiego sposobu, ale nie ukrywam. Spodziewałem się po prostu, że uda mi się ten, jak to się nazywa. Było tak pobić jak tą roślinkę. Okej. Ale spokojnie. Kolejny raz tego błędu nie popełnię. Dobra. I tak, widzę tu pszczoły, czy co to jest. Ale zanim tamto, ja muszę iść tutaj. Oczywiście, oczywiście. Jak ja chcę zwiedzać, to nie, muszę dać bramy. A pewnie gdyby tu ktoś inny ogrywał, to by tu nawet nie było mowy o bramie, tylko po prostu można było sobie pójść, tam byłby jakiś poboczny segment. Ale dobra, mniejsza o to. Bijmy naszym drewnianym mieczykiem dalej wrogów i pokażmy, kto tu jest wszechpotężnym dzieciakiem. O. O, proszę. O, proszę. Może takie segmenty mi się podobają, gdzie nawet jeśli ktoś by nie wiedział, gdzie jest taka brama, to Krzysztof pokazuje. A, dobra, to była czasówka. O. No to niedobrze, zostawiliśmy piesa gdzieś z tyłu. Poszliśmy samemu i zablokowaliśmy bramę. I dobra, jakiś piękny posąg i siekierka. Fajnie było, gdybym mógł podnieść tą siekierę jako broń jakąś dwuręczną czy coś. Ale dobra, mniejsza z tym. Okej. Nie ogarniam, co się stanęło, ale dobra. Liczka wpływu. Może jeszcze kiedyś wrócimy do tych starych lokacji, ale póki co idziemy do kapliczki wpływu. Jakkolwiek ona jest. Chociaż muszę przyznać, póki co jest dla mnie to wszystko takie trochę dziwne. I znowu się mrugę na fioletowo. I co, wykraszowało, czy... Okej, okay, dobra, nie wykraszowało, tylko to było takie celowe. Nie wytrzymam ani trochę, ani chwili dłużej. Alisterze. To w porządku. Kochany, kochana, ciężko powiedzieć, bo ponownie angielski jest dosyć językiem neutralnym. Rób to, co musisz zrobić. Nadal możemy ich ocalić. Jest mi tak przykro, moja miłości. Żegnaj. Nie wiem, co tu się dzieje. Flynn nie wiem, czy był ryu, czy ro. Ale okej, jakaś taka scenka, przerywnik. Nawet nie wiem, co to miało oznaczać, ale dobra. Musimy tu wejść oczywiście. I tak, póki co jestem w stanie zaobserwować jedną szczególną rzecz. Gierka ta jest dużo bardziej podzielona na segmenty i pseudopoziomiki, niż to miało miejsce chociażby w Hollow Knight i tym podobnych. Ale czy jest to coś złego, co ciężko mi określić. Osobiście nawet bym powiedział, że może to być coś nawet fajnego, bo łatwiej po prostu wydzielić momenty, w którym się kończy, dajmy takie przygody w odcinkach czy coś. Ale tak, póki co, powiem szczerze, gra się przyjemnie, ale nie czuję, żeby to było coś takiego niezwykłego, czy coś takiego, nie wiadomo jak takiego, no powiem szczerze, wyjątkowego. Ale dobra, mniejsza o tym. To jest jakaś rozia. Na polski to słownie rozia. Na angielski może to będzie rozja, czy jakoś tak. Chociaż nie umiem przeczytać dokładnie po angielsku, bo nie umiem. Jestem jełopem, ale tak. Więc ten dziwny, czerwonowłosy chłopak, o którym tak dużo słyszałam, nareszcie zdecydował się pokazać. Ojciec miał rację. Wyglądasz okropnie słabo. To nie potrwa długo.
wtedy dokonam zegzekutuję każdego na tej okropnej wyspie. Rozia, niszczycielka kardynalnej wyspy. Nieźle to brzmi. Chodź tu do mnie. Okej. Okay. Szczerze, ciężko mi stwierdzić, co tu w ogóle mam robić. Aha, padłem. Chociaż powiem wam szczerze, że to jest bitwa tego typu, że podejrzewam, że tutaj trzeba było paść. Właśnie dziwne, ale tak, podejrzewam, że tutaj trzeba było paść. Okej, okay, czyli trzeba było. Co żeś uczynił? Majsterowałem przy tym przez godziny, bez żadnych rezultatów. To wybrało ciebie? Ja nie powinno się wydarzyć. Nie ma opcji, byś był w stanie kontrolować ten... Im sąd był szkarłatny czy karmazynowy, chyba... nieważne, ale ten... Powiedzmy, niech będzie karmazynowy miecz. On miał być mój. Ach, cóż. Więcej zabawy dla mnie. Będę musiał go po prostu wziąć po tym, jak cię zniszczę. Okej, okay, czyli co? Okej, teraz mam pasek życia nagle. Mamy 5 życia zamiast 3 punktów, które mieliśmy wcześniej. Okej. Okay. Teraz to wszystko się wydaje takie easy. Aha, dobra, tu trzeba było spamić, okej. Okay. Akurat jeśli chodzi o spaminie, to jestem w tym dobry. Aha. I teraz przed piesu. Głupia bestia. Zejdź mi z drogi. O, nie mam czasu na to. Będę musiała po prostu zabrać twoją moc zamiast tego. Okej. Okay. No szczerze nie rozumiem, co tutaj do końca się stało. Ale okej. Okay. Ojciec będzie dumny. To się nie nada idealnie. Nawet nie wiem, co to miało być i tak dalej, ale okej. Okay. O mój, wszystko w porządku, Flynn? Zbierałam grzybki w bliskiej jaskini, kiedy słyszałem jakieś głośne odgłosy, hałasy. Co się stało? Dex? O nie, to nie jest dobre, to nie jest dobre, to w ogóle nie jest dobrze. Osoba co zrobiła? Bez obronnych duchów, czy strzeżących duchów Dex, jej energia pomału będzie zanikała z czasem i... Cóż, nie chcę myśleć o tym. Musisz odnaleźć tę osobę ponownie. Nie możemy utracić naszego wspaniałego strażnika. Słyszałem, że jest podobna liczka do tej tam na szczycie góry. To byłby dobry początek. Powinien się udać tam i odnaleźć to miejsce, Flynn. Przynajmniej jeden z czterech duchów obrońców, czy strażniczych duchów, daje wystarczająco dużo energii, by mogła udać się do Sanktiki. Jak tylko będziesz w stanie odzyskać ducha, proszę, przyjdź z powrotem tutaj. Idź na szczyt góry. No okej, okay, dużo akcji, mało wyjaśnień. Okej, okay. Tu jest wiele wyjść. Dobra. Możemy jeszcze trochę pochodzić w tej lokacji. Ale zanim coś to jeszcze... Nawet nie wiem, o co tu chodzi, ale tak coś się dzieje. Flynn, zaczekaj! Ja chciałem ci coś tam dać, tam w zagajniku, ale całkowicie zostałam rozproszona tym, co się stało z Dex. Weź te lecińce przekule. Są stworzone tylko z myślą o ludziach, na czym zostawiałem dla Dex. Ona chyba będzie potrzebować specjalnego leczenia. Został przekazany mi mojej matce. A ja
używałem ich jako naczynia dla energii życia. Kiedy tylko ludzie byli chorzy. Na pewno przydadzą ci się podczas wspinaczki na górę. Kiedy tylko kula będzie pełna, to poczujesz się słabo, po prostu zgniecie. A, prawie zapomniałam. Proszę, pozwól mi je napełnić dla ciebie. Tak, tak. Okej. Kiedy będę się czuł słabo, a one będą pełne, po prostu mam je zgnieść i energia życia jest kluczowa do tego wszystkiego, okej. Czyli... O, czyli tak się mogę leczyć po prostu, dobra. No to użyjemy dwóch i tak. I co? To jest ta energia? Okej. Dobra. Powiem szczerze, ciekawa sprawa, ale nadal nie jestem przekonany. Przyjemna gierka. I zdecydowanie w wolnej chwili bym mógł ją ogrywać. Słuchajcie, nie wiem, czy jest to lepsze, powiedzmy, od Hollow Knighta i innych tych wszystkich gier, które obecnie prezentuję. Tutaj będziecie musieli wy się niestety powiedzieć, bo dla mnie jest przyjemne, jak mówiłem, ale nie wiem, czy po prostu aż taka jest dobra. Przy czym od razu mówię, siostra, ty możesz się nie wypowiadać. Ja wiem, że ty to masz swoje zdanie, ale z tobą pogadam prywatnie, więc komentarzy nie potrzebuję ani niczego. Swoją drogą, patrzcie, te nasze przewrotki są jakieś takie czerwonawe. Więc no, coś się tutaj zmieniło. Poza tym, że mamy jakiegoś czerwonego miecza, oczywiście, zamiast drewnianego, ale... Poza tym, że jest czerwony zamiast drewnianego, to chyba różnicy w nim nie ma. I to żadnej, dosłownie. No poza tym, że mówię, może trochę bardziej epicko wygląda, czy coś. Dosłownie, możliwości bojowe mamy dokładnie takie same. Więc no... Oczywiście, w taki sam głupie sposób by dotrzymywał obrażenia. W ogóle. Więc no. I dobra, widzę tutaj drabinę. Ale zanim pójdziemy tam, czy coś, to nie ma, przepraszam, ja muszę tutaj zobaczyć to jak, gdzie i kiedy. I tak, skoro tutaj są takie wgłębienia i one się świeciają, jak tam podchodzę, to wydaje mnie się, że musimy tutaj wepchać te kwadraty, bo jeśli je wepcham, tutaj coś się stanie. Jeśli coś ma się stać, to po prostu muszę odkryć, bo nie byłbym sam, gdybym, wiecie, nie szukał znajdźków w najgłupszych nawet miejscach. Więc tak. I cóż, co jeszcze mogę tak dodać? No, muszę przyznać, na pewno sterowanie postacią jest dosyć przyjemne, chociaż ataki mi się aż tak nie podobają. I co takiego tu mamy? A, czyli to trzeba było zrobić, żeby dostać drabinę. Mi się wydawało, żebym do niej doskoczył, dlatego była podniesiona. No dobra. Tutaj możemy iść? Oczywiście, że nie. Zdecydowanie gierka nie lubi, jak są drogi w lewo. Oczywiście, zamiast znowu zrobić unika, to ja zdecydowałem się po prostu... Aha! A zresztą dobra, co ja tu będę gadał. Sam widzicie, jak bardzo nie ogarniam. Dobra. Zastanawiam też, zastanawiam się, do czego są te kryształki tutaj. Dużo ich zbieramy, z wrogów wypadają. Nie zdążę uniknąć oczywiście, bo jakby inaczej. Nie byłbym po prostu sobą, gdybym ogarniał. I nie miał po prostu reakcji opóźnionej o kilka lat. O, patrzę, znowu siekierka w pniaków. Jakby nigdy nic, on tu sobie stoi. O, Flint, co to za świecące coś w twojej ręce? Karmazynowe co? Moc przekazana przez kogo? Nie rozumiem nic z tego, ale wygląda fajnie. Jestem pewien, że możesz rzucić niewielką ilość energii na szybki atak dystansowy. Wiesz... Tak jak zawsze rzucaliśmy kamykami w siebie nawzajem. Zobaczmy, czy możesz to zrobić tej okropnie zmutowanej roślince. O, chłopie, nie mógł się doczekać. Tylko uważaj na te językowe bicze. Ach, ohyda. LT to rzucenie magii. Okej, dobra, powiem szczerze, nie rozumiem, co nie kosztuje nic i mogę tak po prostu strzelać sobie kulką? Okej. Nieźle. Zdecydowanie pokazałeś tym potworności. I teraz jej nie ma. Nareszcie zostawię w spokoju.
Powodzenia na twojej podróży. Ej, czyli teraz... Teraz jeszcze dla różnicy możemy zrobić piłmę wrogów. Zdecydowanie to ma mniejsze efekty ogłuszające, ile w ogóle ma efekty ogłuszające, takie podstawowo, już od razu. Ale tak, przyjemny efekt. Przyjemnie tak strzelać sobie we wrogów. Nie musieć podchodzić cały czas, no. Fajna. Fajna. Nie wiem, co więcej chcę powiedzieć, no. Fajna. Fajna umiejka. Chociaż nie wiem, czy jest aż taka potężna i w ogóle. Nie, dobra, potężna jest, skoro dzięki temu nie muszę podchodzić do większości wrogów, nawet tylko mogę tak sobie z odległości piu robić. No ale jako, że jest słaba dosyć, jeśli chodzi o wysokość obrażeń zadawanych, no to mógłbym, powiedzmy, zastąpić właśnie takimi zwykłymi atakami, które zdecydowanie są skuteczniejsze, dobra? Okej, ogłuszony, teraz możemy pobić, super. W sumie tam dole też było jakieś przejście jeszcze do góry. Dobra, powiedzmy, że po prostu zobaczymy górę, a potem zejdziemy na dół. I tak, jak znajdziemy jakieś wyjście, to definitywnie też będzie już najwyższa pora, żeby zakończyć odcinka, bo już dosyć długo trwa. Ja, jak mówiłem, dla mnie gierka przyjemna, nie wiem, czy jakaś super, ale z przyjemnością mogę sobie pograć. Okej, jest tu przejście dalsze, więc tak. Okej, dobra, czyli nie da się tak oszukać systemu rolką na kolca, żeby uniknąć obrażeń. Warto zapamiętać. Okej. Dobra. I w sumie wynika z tego, że chyba tam u góry była prawidłowa droga, a teraz idę po jakieś poboczniaki sobie. Aha, dobra, to trzeba klucza. Czyli jak zwykle niepotrzebnie się wracam, mógłbym zobaczyć to na odwrót, byłoby lepiej. No dobra, w takim wypadku chyba nie ma co więcej czekać. Powracamy tam. I miejmy nadzieję, że znajdziemy coś ciekawego albo jakieś wyjaśnienie tego, co w ogóle się tutaj dzieje. No nie ukrywam, Hollow Knight nie by miał tak samo mało wyjaśnień, w sumie nadal ma niewiele. No ale tutaj jest tego jeszcze mniej, po prostu jesteśmy dzieciakiem, który takie... Ej, dzieciaku, to jest nasz obrońca, czy nasza obrończyni. Ale i tak jest psem, więc musi iść na spacer, wyprowadź ją, masz tu drewniany miecz, poćwicz trochę, czy tam posuwaj chwasty i nagle takie coś. To jest naprawdę 100% niewyjaśnione, a jednak się dzieje. To bardzo się dzieje. Mam nadzieję, że z czasem gra będzie miała trochę więcej wyjaśnień. Bo jeśli nie, no to... Zdecydowanie to będzie minus, że taka jest gra, która nie wyjaśnia w ogóle, o co w niej chodzi. I tak, niby Dark Soulsy można podać jako przykład też niewyjaśniania, ale tam chociaż jakkolwiek co da się wykryć taką fabułę czy coś. Tutaj nie szczególnie, w ogóle patrzę, sekcja podwodna. Od razu mogę powiedzieć tutaj pływanie, moim zdaniem dosyć kiepskie. Ale fajnie, że przynajmniej pomyśleli o tym, że no jednak nasz bohater musi oddychać. Gdyby o tym nie pomyśleli, to by było dosyć kiepsko pod tym względem. Oczywiście nie zdążyłem uniknąć. Nic, znowu dostałem wrażenia, ale tak, dobra. I tak, idziemy naprzód. Zobaczymy, czy coś jeszcze tutaj wyjątkowego będzie, czy już nie. I dobra, znowu ten od języka. Więc tak, po prostu ogłuszymy, potem podbiegamy i standardowo unicestwiamy. Dobra, super. Wow. Dobra, warto wiedzieć, że wrogowie tutaj po prostu giną od wody. Dosyć, powiedzmy, takie standardowe zamysły. W sumie tak, nie ma co ukrywać. Jest to bardzo popularne w tego typu produkcjach. Zresztą tego typu to mam na myśli po prostu właśnie takie platformówki poziomowe z jakimiś tam nawet elementami wodnymi. Chociaż oczywiście nie wszędzie, bo... Pamiętam, że były w sumie takie gry, teraz tytułu nie wymienię, gdzie dosłownie woda pozwala pływać wrogom, tak samo jak w postaci głównej. Tak w sumie to nic sobie z tego nikt nie robi, ale dobra. Ponownie była niewielka sekwencja, taka w sumie... Nie wiem, czy miał nam pokazać możliwości wykorzystania magii do rozwiązywania zagadek czy coś. Ale te, póki co wszystko nie wydaje się jakoś takie skomplikowane i co my tu mamy? Znowu tak jakby checkpoint i jakieś takie zakończenie poziomu i teraz jakieś mroczne coś, to postać, którą widzieliśmy, jakieś kulki. Energia chyba tego całego jest. I co dalej?
O. Wygląda jakbyśmy nie rozwiązali wszystkiego. Okej, ale dobra. Dalszą częścią w sumie tego wszystkiego ewentualnie zmienimy się w kolejnym epizodzie, bo tak, mamy już 35 minut. No i moim zdaniem to był dobry początek, taki po prostu, żeby zobaczyć wszystko sobie na początku, wiecie, tak na początek tutaj. No i zastanawiam się trochę z mechanikami. Jak mówiłem, ja znajdę, bym jeszcze trochę pokazał, ale nie wiem jak to będzie z terminami, więc... Ja, najlepiej będzie się zostawić to wam. Jeśli wam się podobało, to oczywiście napiszcie tego komentarza, zostawcie palca w górę czy coś, bo w sumie tutaj naprawdę jestem rozdarty, czy warto, nie wiem, zastąpić jakąś grę właśnie tym, czy lepiej próbować gdzieś to wyjąć dodatkowo, czy może właśnie nawet nie warto. Bo wiecie, ostatnio trochę ciężko mi z czasem przez po prostu nadciągające nieuniknienie studia, więc no muszę po prostu ograniczać się do gier, które definitywnie i ja chcę grać i widzę, że mają oglądalność, żeby nie być po prostu pustych przebiegów, jak to było dajmy na co kiedyś z różnymi grami, teraz już nie pamiętam konkretnych tytułów. Ale dobra, chociaż oby niedawnym przykładem dobrym był Pathfinder, więc tak. Ja już na pewno na tym kończę i no co, no po prostu do zobaczenia już niebawem, więc no trzymajcie się, hej hej!